Jak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu? To znakomicie wiedzą nauczyciele i uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy przy ulicy Łukasińskiego w Częstochowie. Placówka przystąpiła do projektu Ogród Tętniący Życiem, pozyskując 4000 zł. Uczniowie w ramach prowadzonych zajęć ekologicznie przysposabiają się do życia. To jest projekt, który przygotował Caritas Polska. Jest to projekt ekologiczny promujący encyklikę Laudato Si, która jest taką encykliką właśnie ekologiczną. I dzięki temu projektowi właśnie dostaliśmy 4000 zł, które możemy zagospodarować, mogliśmy zagospodarować według naszych potrzeb i naszego uznania. A uznanie zyskała poprawa estetyki wokół szkoły. Głównym takim naszym celem w tym projekcie było przygotowanie tutaj takiego ogrodu, zagospodarowanie miejsca wokół szkoły, ponieważ jest to miejsce, które było niezagospodarowane. Zasadziliśmy roślinki, kupiliśmy podłoże, kupiliśmy narzędzia ogrodnicze, dzięki którym nasi uczniowie będą mogli nie tylko w czasie tego projektu pracować w ogrodzie, ale również i poza nim jeszcze przygotowywać się, przyuczać trochę do zawodu ogrodnika. To jest bardzo fajne, praktyczne. Zakres projektu nie tylko obejmuje sferę przyrodniczo-estetyczną. To nie tylko te działania. W ogóle zaczęliśmy działać dużo ekologicznie. Każda z naszych klas przysposabiających dostała zadanie, z którego ma się wywiązać. Czyli to na przykład zbieranie makulatury. Przynosimy do klasy makulaturę. Każdy uczeń, już mamy bardzo dużo tej makulatury. Zbieramy baterie, sprzątamy teren wokół szkoły. Wczoraj, no i nie tylko, wczoraj dzieci były nad Wartą i tam mnóstwo śmieci nazbierały i przy okazji od razu oddały te śmieci do firmy, która się zajmuje zbieraniem odpadów. Dodatkowo jedna z klas dba o energię, czyli pilnujemy, czy jest wyłączone światło, dbamy o to, żeby woda była zawsze zakręcona. Jest klasa, która zajmuje się tym, żeby segregować śmieci, wyrzucać do odpowiednich pojemników. Dbamy również o rośliny w szkole, będziemy przesadzać rośliny, będziemy kupować nowe, uczymy się o tych roślinach, jakie mają potrzeby. Co by nie mówić, otoczenie szkoły urosło także w naszych oczach. Mamy nadzieję, że ten ogród nam tutaj pięknie wykwitnie, będzie przyjemnie i zielono.